Cześć, ja jestem Karla, to jest Sims 3, jakbyście się jeszcze nie zorientowali po tytule, miniaturze i ogólnie wszystkiego. I tak, kilka informacji, ale to już pewnie widzicie. Mam dwa nowe dodatki, cztery pory roku oraz zwierzaki. Kupiłam sobie na promocji na Steamie. Jest letnia wyprzedaż, jeszcze trwa, także macie czas do 5 lipca, jeśli na przykład nie widzieliście, więc może skorzystacie. A druga sprawa to taka, że zainstalowałam sobie parę custom content, jest to dosłownie zamiennik skina, zamiennik oczu, parę tam fryzur, także więcej sądzę, że nie będzie, chociaż bardzo kusi mnie, żeby ściszyć to przede wszystkim, bo tam przez chwilę mi tak... weź to na niską, o dobrze. Żeby sobie zainstalować jakieś jeszcze ubrania może, bo tak jakoś, nie wiem, jakoś mały wybór miałam, ale powiem wam szczerze, że w tych dodatkach całkiem spoko rzeczy doszły, także może nie będzie tak źle. I trochę się pozmieniało w naszej rodzince, przede wszystkim wygląd tutaj w większości. Ten to w ogóle ma takie piorunujące spojrzenie, takie oczy ma jasne, a ma ciemną karnację, także wygląda po prostu nieziemsko, Leopold, tylko teraz gra w szachy, także... Czemu ty tu masz, jakbyś miał niebieskie? Przecież ty masz takie złote jakby. Ej no gościu. Nowe. No nie. No dobra, nieważne. W każdym razie on ma jeszcze inne oczy niż tutaj widzicie, także... Nasza Gertrudzia też sobie zmieniła lekko wyglądzik i ogólnie sądzę, że w tym odcinku chciałabym zajść w nią kolejną ciążę, ponieważ to, patrzcie. Ja i tak mam dosyć długie to życie ustawione, no ale mimo wszystko to strasznie szybko mija, nie? Tutaj nasza Bernadetta, w ogóle zacznijmy od Artura. Dziękuję przede wszystkim Lunie101, że dała mi, poinformowała mnie, że jest możliwość, żeby zmienić te cechy, albo dodać, albo coś, tylko jeszcze tego nie zrobiłam, nie wiem, po prostu wypadło mi z głowy. On powinien mieć teraz cztery cechy jako nastolatek. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo skoro ona ma trzy jako dziecko, to na bank. Także nasz Artur jest nastolatkiem, niedawno to się w sumie stało, także jest... otrzymał nową cechę pracoholik. I tak jego pokoik się tu prezentuje. I ogólnie ten dom będę właśnie jeszcze na pewno rozbudowywać, albo coś tu powiększać, coś robić, bo skoro mam, chcę mieć jeszcze kolejne dziecko, zwłaszcza, że ona ma tutaj to pragnienie, że... piątkę dzieci co najmniej musi mieć, co nie? I ten wychować ich do wieku nastoletniego. Także sądzę, że sobie tutaj jeszcze coś dobuduję, rozbuduję, także będzie spoko. I Bern, aha, to by już tu spadło. A właśnie chciałam powiedzieć, że ona dużo grała w szachy i miała takie pragnienie życiowe, żeby tam zostać tą... Znaczy, możliwość takiego pragnienia, co nie? No ale widocznie nie wyszło. I tu jest nasza Celina, czyli mroczne dziecko, słuchajcie, dziecko, które kocha czarny kolor. I zarówno Artur, jak i właśnie Celina mają oczy po Leopoldzie, natomiast Bernadetta ma fioletowe oczy po naszej Gertrudzie, bo Gertruda ma jakieś takie fioletowawe. Nie wiem, co ja... Tak jakoś mi się zrobiło, że takie jej wybrałam. Aha, ty masz godzinę, ty otrzymałaś tam jakieś te... Ale ty się chyba dobrze czujesz, co nie? No, prysznic by się przydał. Jejku, jakie te piosenki są super, po prostu kocham. Lepsze niż w dwójeczce. Naprawdę, a te w dwójeczce też są pro. A to w ogóle, co to jest za ten? To jest, nie wiem, czy to nie jest altern... A, nie. A to uniszcz. Boże, uniszcz. Co ja czytam? Uniszcz. Jakie uniszcz? Ulepszenie w sensie. To jest niezależna. No właśnie, tak mi się wydawało. Ona już to skończyła? Poważnie? Wow. No, całkiem nieźle. Zarabia z tych wszystkich książek, a ty... Debil. Do pracy. Won. No, wszystko ma na maksa, także powinien dostać awans. I tutaj mamy... Aha, ta ma już prawie urodziny, świetnie. Dwa dni do tego. Dzień wypoczynku, bo sobie ogólnie skróciłam tutaj porę roku na minimum, czyli do 3 dni. Bo no lato, weźcie, w sumie mogłabym wykreślić to lato, no ale dobra, niech sobie mają. Celinka już jest wszystkiego tam raczej nauczona, tego chodzenia, mówienia i takich różnych rzeczy, także bardzo fajnie, że ma dzisiaj urodziny. I coś trzeba?
takiego. W sumie jeść jej się chce, no to dobra, możesz ją nakarmić na podłodze. Ogólnie też Gertruda tam się przebrała, ale to takie, wiecie, mniej istotne informacje. Co ty chcesz? Urządzić bitwę na balony z wodą. Ej, to możesz z siostrą, tylko tu jest twoja siostra, zjeżdża sobie. Zostaw to malowanie. Tylko powiedzcie mi... O, tu. Dobra. Głodny, ale dobra, zje w szkole. Także no. O, to czekaj, pokażemy twoje piękne oczy i czy on znowu zrobił jakąś cudowną minę. No nie, nie jest tak źle. Także, a słuchajcie, on miał tak śmieszne brwi, po prostu normalnie latające mewy, naprawdę. Także mu zmieniłam i wygląda mniej więcej tak. No i takie mają właśnie oczy, on i Leopold i ten mały tutaj mroczny dzieciak, który kocha kolor czarny. Także ma czarne stroje i pokażę wam ją bardziej z bliska. Chociaż nie, ona teraz jak patrzę, to ma takie jakby w pomarańcz bardziej, tamten ma bardziej w żółć. No ale dobra, mniejsza z tym. I co? Spełniło ci się? Bo nie rozumiem, ty idziesz do... Aha, spełniło mu się. Siostra go olała, poszła sobie do szkoły. W ogóle... To nie jest twój strój? Czym ty chodzisz? To szły stroje wierzchnie i może ja je nie ustawiłam, albo oni sobie wybierają jakieś stroje do szkoły, nie wiem. Nie będziesz teraz grać. No ten ma... Do szkoły. Co jej się zrobiło? Czemu ona tu... Dziecko, co ty... No ja nie mam pytań. No dobra. Oj, nie, nie, to kliknęłam. Widocznie stwierdziła w ostatniej chwili, że ona nie jedzie busem, ona jedzie rowerem. Tak? Można, można. No dobra. No zostaw ją. On, w ogóle to dziecko jest tak wykokszone, że tutaj zdobyła te 3 maksymalne punkty logiki. I teraz sobie kreatywność wbija. Także idź sobie użyj. Zjedzmy coś. Mogą być gofry. Kupimy przede wszystkim ten tort. Kolejny odcinek, słuchajcie, kolejne urodziny. Tak bardzo chciałam tego mniej więcej uniknąć, żeby w każdych urodzinach... każdych urodzin... Tak, żeby w każdym odcinku nie było urodzin, ale... No ale cóż. No tak wyszło. To się bardzo źle czuję, ale może zjedz. Co to? Ciągnąć uwagę tatusia. Nie, weź, przestań. Porozmawiać. Porozmawiać z nim możesz pewnie. A ty co tu chciałeś? Aha, bo on był... miał tu 6, miał już 2 dni, a teraz mu się zrobiły minus 2 dni. Co nie? Bo tam przekroczył grupę wiekową i mu się ocena zresetowała, także... Cudo. Coś miałam zrobić. A, chciałam tego, bo skoro mam zwierzaki tutaj, to oczywiście, że... kupimy, znaczy zaadoptujemy jakiegoś pieska, tylko... Jestem lekko nubem. O tu, poszukaj w otoczeniu zwierzaków do adopcji. Adoptuj zwierzaka ze schroniska. No to poszukajmy. Najpierw tam, a potem poszukamy tam. Ewentualnie stąd i stąd weźmiemy na przykład kotka i pieska. Czy coś. To będzie trzeba im tutaj pokupować jakieś rzeczy. No to na bank będę musiała tutaj powiększyć dom. Może tą sypialnię im tutaj bardziej przyniosę i salon powiększę. I tą łazienkę trochę do... No dobra, ja sobie już to sama tutaj pokminię z tym. Nie ma dostępnych zwierząt. No dobrze. No to ze schroniska w takim razie. Jeszcze w ogóle tam coś mi gra, mówiła, że mam jakieś sobie... mam 2 koty, których... O, widzę. Jejku, jaki słodziok! O, takie ma też złote oczka i taki szary. A i ten też jest. A tutaj pieski. Co ja mówiłam? A, że gra mi kazała jakieś tam parcele niby powprowadzać specjalnie dla... kotków i piesków. Matko, czemu one są takie słodziuchne? Wzięłabym je wszystkie, nie? No na konia to jeszcze nie mamy miejsca w sumie, ale konia też bym chciała mieć kiedyś tutaj wypróbować, bo nigdy wcześniej nie miałam, także... No ale na konika to sobie poczekamy. Wiecie co? Ja bym wzięła tego kota. On się tak patrzy po prostu. Ten też jest słodki. Ale to jest dorosły, a to jest w sumie kotek, czyli taki mały, nie? I to jest jeszcze ona. No dobra, weźmiemy.
Tak. Może być Maki? Maki chyba. Będę ją czytać Maki. Mamy Maki! Hehe! Wieżak czyszczony i badany zanim przyjedzie do twojego domu. Dobrze. To w takim razie czekam. Możesz się zrzemnąć. Oni są w strasznym stanie. Zapomniałam ich nakarmić rano, nie? Bo kazałam im się bić na balony z wodą. Geniusz. Okej, możesz przeczytać książkę, by poprawić ocenę. Czemu nie? No dobra, ty też możesz sobie tam pójść. Dziecięcy muzycy często wyrastają na wspaniałych wirtuozów. Aha, no dobrze, wiedzieć. Oto twój nowy zwierzak. Kochaj ją i daj jej cudowny dom. Of course, proszę pana. Weź ty wstań, bo tu trzeba pieska. A gdzie jest ten, nasz kotka? Pieska, co ja mówię? Lubi zabawę, poszukiwaczka przygód i świniak. O, ale kiot, nie? Teraz w ogóle chodź. Pokaż nam się tu, maleństwo. Będzie na miniaturę, oczywiście. Tyryry. A, jakie malutkie. Słodziutkie. Ojejku. Zaraz powstawiamy tutaj wszystko. O, jak miauczy. Okej, to czas najwyższy tutaj zaraz powstawiać jakieś rzeczy, a ty świetnie, że bawisz się ze swoją córką, ale byłoby miło, gdybyś też zjadł jakieś cokolwiek. Możesz ją spytać, poprawić majsterkowanie, kupić miskę, okej. Ty też chcesz kupić miskę. Ty chcesz odrabiać lekcje. Budowniczka Arki. Aha, widziałam to. I tak się zdziwiłam, kurde, psy, koty, konie, ptaki, jaszczurki, żółwie, gryzonie, węże, motyle i żółki i takie, what? Nawet nie wiedziałam, że tu może być tyle zwierzaków, nie? Dobra, to trzeba ogarnąć coś dla zwierząt, tylko teraz pytanie, gdzie to było? Tu. No dobrze, także mamy wszystkie potrzebne tutaj dla koteczka przedmioty. Kuwety nie kupiłam, widziałam. Tak myślałam, że kurde, coś jeszcze, o czym ja znowu zapomniałam. Kuweta. Tylko czy my mamy, tu powinno być, o, jest, dobra. Niech ma sobie kuwetkę. I tak, nie będziesz nie będziesz sypał do tej miski, jeśli ona jest pełna. Prysznic i właśnie tak jak się tu... chciałbyś odrobić, co to jest w ogóle? Aha, to ta książka, którą on musi przeczytać, no dobra. To zaraz wróci. I w sumie możesz się pochuśtać. Zaraz będziemy robić te urodziny. Też chcę odrobić lekcję. Dziecko, prysznic. O, znowu zapomniałam sprzedać tego krzesła. Nie. Ja to muszę zrobić teraz, bo oni będą mnie drażnić. Proszę, nie ma. Nie ma problemu. Czy ja ci przypadkiem nie kazałam najpierw wziąć prysznica, odrobić lekcji, a potem dopiero czytać, a ten jak zwykle tego nie zrobił? Dziękuję. No, tylko nie mów, że ci kuweta zasłania. Nie. No dobra. On po prostu nie mógł tego zrobić, bo nie miał dojścia do prysznica, także niech sobie na górze po prostu prysznic weźmie. A dzieciok idzie i robi się... Czy możesz przestać mnie drażnić, że nie masz miejsca? Poza tym lekcje, mój drogi, to się odrabia przy biurku, a nie na kuchennym stole. Naprawdę, oni mają takie dylematy, że ja już nie wyrabiam. Prysznic, proszę. Proszę potem ładnie lekcje i proszę czytać książeczkę. I potem jesteś wolny. Chcesz się? Twój tata coś tam z tobą chciał. Napełnić miski już nie będziesz. Dziecko, daj się. Aha, bo to on musi tu
przejść. Ty musisz przestać się huśtać. Bo ty chciałaś z nim chyba pogawędzić, czy coś tam. Rozmawiać po prostu. Także idź tam, idźcie tam sobie, porozmawiajcie. On chyba chciał zapytać właśnie, jaki dzień minął. Tak, no dobra. O, i zaraz może pójść na ten nabór. No dobra. A ty jesteś śpiąca, to się idź zdrzemnij. Co tam, kotek? Czemu idziesz do lustra? Aha, nowy ten obiekt. Ogólnie to chciałabym, żeby Gertruda i Leopold mieli bliźniaki, ale... No, patrząc na to, co się teraz dzieje, to nie wiem, czy ja bym wyrobiła. Zapytaj o ten dzień i możesz iść na ten nabór. Co prawda twoje dziecko zaraz ma urodziny, no ale norma, że ty wszystko przegapiesz. Co to? A kot tu śpi! Nie przeszkadza mu w ogóle wieża? O. Nie, nie, nie. Nie używaj schodów. Właśnie. Ty też powinnaś te od... Właśnie tak się dzieje, jak oni odrabiają przy stole. Nie mogą pójść normalnie na górę, położyć sobie na biurku, tylko kurde, odrabia... Ty tak długo odrabiasz te lekcje? Co ty tam robisz jeszcze? Jeszcze ma tą książkę przeczytać. Ach, chociaż może jak on będzie czytał, to ty będziesz też odrabiać, także powinniśmy się wszyscy tu wyrobić. Może on nawet jeszcze zdąży wrócić. Czemu ja na niego tak klikam? Nie wiem, takie przyzwyczajenie, że klikam na Sima dwukrotnie, żeby zobaczyć, gdzie on jest, a zapominam, że tutaj jest przecież, wow, jaki piękny dom. Szarość widzę. Czemu płaczesz? Bo jesteś śpiąca. Dobra, wiesz co, zrób już jej te urodziny, bo ona przecież nie wyrobi. I co, i wszyscy nagle rzucają wszystko? Nie. W ogóle jaki ty masz znak zodiaku? Waga. No, waga chyba raczej na jesieni ma urodzinki. No, ale dobrze. Może być i lato. Czemu nie? Mam nadzieję, że chociaż odrobiłeś lekcję. Tak. No to tyle, dobrze. Sprawdzimy jeszcze dobrze. To możesz tylko przeczytać i pójdziesz spać. A ta chyba nie skończyła. W ogóle ona jest tą prymuską, wzorową uczennicą właśnie. A właśnie, nie zrobiła jeszcze tych lekcji. Celina, dorastaj tam szybciej, co? Wszyscy czekają. Jej, cieszymy się wszyscy, bijemy, klaszczemy. 100 lat. I co? Jedną cechę. To losujemy. Koniarz. Uk. No dobrze. To jest pretekst, żeby mieć konia. Możesz pójść opróżnić swój ten. Dobra, już przestańcie jej dmuchać. Ej. Ej, halo. Skończyła się impreza. Dobra, i zaraz pójdziemy. W ogóle muszę jej pokój znowu przerobić. Zmienimy jej wyglądzik, zaplanujemy strój. No nie, ten znowu coś krzyczał, że nie może, ale jednak usiadł i będzie czytał. No to świetnie, przeczytaj. To ci się poprawią ocena, chociaż on i tak jutro chyba piątkę dostanie. Wiem, że jesteś śpiąca, ale zrób to, co ci prosiłam i pójdziesz sobie spać. Do łóżka, którego jeszcze nie masz, ale wiesz, spoko. Ten w ogóle jak wróci, to chyba od razu pójdzie w kimono. A ty mogłabyś zjeść, nie ukrywam. Dobra, chodź jedz tutaj. Ciacho, chociaż wy chyba tam raczej dwa kawałki powinni ci wystarczyć. Poszukaj sobie potem talonów i potem możesz pójść spać. Co chcesz? No pewnie, że otrzyma. Nauczyć się logiki, okej.
No, ona ma takie bardziej w pomarańcz te oczy. Także zawsze były tu te kucyki? Jakoś ich wcześniej nie zauważam, ale ty miałaś taką fryzurkę. Co nie? I taką ci chyba zostawię, bo taka jej najbardziej tu pasuje. A zbyt dużego wyboru nawet nie mam. Brwi chyba nie trzeba ci zmieniać, a z makijażu to tak. Chociaż ty nie masz prawie rzęs. Mogę ci, czekajcie, mogę jej trochę rzęsy ten pod gdzieś długość rzęs, tak? Coś się wyświetlało, ale się nie chce. Tak, długość rzęs, ale nawet jak jej dam na maksa długie, to nie, dobra, coś tam widać. To powiedzmy, że będziesz miała takie. To teraz ubrania, ale to już wam skrócę i pokażę efekty końcowe. Także no, mam stroje skończone i tak prezentuje się Celina w pierwszym stroju. Ogólnie to czarny, czarny, wszędzie czarny i z domieszką takiego jakby złotego, coś typu jak jej kolor oczu właśnie, żeby właśnie nie było za czarno. A tutaj ma taką słodką piżamkę. Taką podobną chyba miała też za dzieciaka. Ogólnie jest bardzo mało jest tych stroi. Ogólnie tak właśnie tych fasonów po prostu do wyboru i nie za bardzo miałam co. Ale ty nie miałaś mieć tu rękawiczek, halo, kobieto. Co to za rękawiczki? Nie, właśnie. A w tym mi mega przypomina takiego strażaka, nie? Taki mały strażak z niej. Także ogólnie bardzo fajnie. Dobra, to jeszcze tylko pokój. Okej, skończyłam. Może to nie wygląda zbytnio na dziecięcy pokój, ale jakoś tak nie umiem za bardzo meblować dziecięcych pokoi, bo potem i tak oni stają się nastolatkami, już mi się nie chce tego remontować, także na razie niech ma taki. Ona i tak jest mrocznym dzieckiem przez ten czarny i także sądzę, że to do niej nawet pasuje. To ty sobie śpi aż do rana. Lekcji chyba nie musisz odrabiać. Nie, przydałoby się. No to może rano. Ćwicz stosując nagły zryw przez 3 godziny, aby rozwinąć swoją... Ale on przecież w ogóle chyba... Czekajcie, muszę coś sprawdzić. No właśnie. Jak on tutaj ma już mistrzostwo w tym sportowym. Ponieważ ten osiągnął sobie tam poza odcinkami. Jejku, oni cały czas mają tu problem, żeby gdzieś tu siąść i zjeść, nawet jak usunęłam to krzesło, po prostu nie rozumiem ludzi. A co to jest twój za strój, ja się zastanawiam. Może to jej wierzchni, a może nie? Tu jest sportowe, kąpielowe takie. Nie, nigdzie tego nie ma, czyli może po prostu ona się tak sama ubrała, czy coś, nie wiem. Wiesz co, w sumie, czy ty, ona w końcu nie odrobiła chyba tych lekcji, prawda? Nie, odrobiła, no dobra. No to możesz sobie oglądać tą telewizję, nie sprzątaj tyle, że mama to zrobi. I możesz pójść sobie spać. Jest w sumie już 23, ale dobra. A ten będzie tu jeszcze kończy czytać książkę, trochę mu się zajmie. Znaczy, zajdzie mu się trochę, nie? A ty miałaś szukać talonów, okej. No to szukaj sobie tam. My tu poczekamy, zobaczymy, jak wy będziecie się tutaj sprawować. Czy ja mówiłam o nim, że on... nie wiem, bo to chyba się... Czy ja to... Nie, chyba na poprzednim odcinku wam to się mu pojawiło i ja mu to chyba zaakceptowałam. Także... No jak nie, to macie, teraz widzicie. I mamy znowu jakieś pielęgnacje twarzy, wodorost, tam jakiś kupon, znaczy talon na zabiegi do spa. Ale masz słaby kontakt z siostrą i z drugą też. A z ojcem to już w ogóle skandal, będzie trzeba to naprawić. A ty może byś pooglądała jakieś strefy dla dzieciaków, nie? No, od razu lepiej. Skaczące króliczki, krówki i te sprawy. Od kiedy to w Trójce są kosmici? W sensie, to przez 4 pory roku, czy przez zwierzaki? Czy w podstawce już byli? O co chodzi? Ty nic nie robisz, chodź ją tu powitaj. Czy ona... Co ona robi? Susu.
No dobra, dziwna sprawa. Także jak wiecie, z jakim dodatkiem dochodzą kosmici, albo czy to jest po prostu w podstawce, a wcześniej nie miałam farta, żeby to spotkać, to możecie mi napisać. Mają w ogóle wspólną cechę, są oboje pracoholikami. No nieźle. Także rozmawiajcie tam sobie. On jest głodny, co prawda, ale okej. Charyzmatyczny jest też. Ty skończyłaś odrabiać lekcję, mam nadzieję? Tak, dobrze, możesz iść spać. A kosmitka chyba wróciła do siebie. No dobra. Ale możemy ją normalnie zaprosić, umówić się, pogadać. Może to będzie jego przyszła dziewczyna? No nie wiem, nie wiem. A w ogóle co robi kotek? Zapomniałam. Głodny jest. A czemu sobie nie pójdziesz w ogóle się... nie załatwisz. I tutaj nie zjesz. Będziemy się starali o dzieci. Czy ja powiedziałam, że bardzo chciałabym bliźniaki? Pewnie tak, albo po prostu myślałam, żeby o tym powiedzieć, a coś mnie rozproszyło i nie powiedziałam. Już tak szybko leżysz na tym łóżku? Kiedy? O, to stare powiadomienie, dobra. No hono tu, mężu mój. Postarajmy się o dziecioka. I proszę, bliźniaki, to by było tak... Tak idealnie. Widzę, że Gertruda bardzo podziela moje zdanie na temat następnej ciąży i dzieci. W ogóle oni tak totalnie inaczej wyglądają z tym skinem i ogólnie z tymi oczami przede wszystkim, bo kolory się nieco pozmieniały. No dobra. Chodźcie tu. Proszę bardzo starać się. I muzyczka ma być, tak? Chyba miała być. Nie pamiętam, bo tak często to robię. Kotek, co ty robisz? Aha, biegał chyba sobie po prostu. Możesz się w sumie wyczyścić, nie? No i halo? Jeszcze raz? Przepraszam bardzo, jaka umiejętność ci wzrasta, kiedy ty się z mężem tutaj bardzo ładnie bawisz? Bo nie rozumiem. Sprawność? Była muzyczka, także świetnie. Gertrudzia jest w ciąży, czwartej. Bardzo się cieszę z tego powodu. Co ty chcesz zrobić? Odłożyć resztki? Nie, ten tort to my wyrzucimy, słuchaj. Nie ma co go tu trzymać na siłę. Niby dobre jakoś, ale... Czemu nie mogę go? A tu mogę go wyrzucić, no dobra. Także będzie trzeba przebudować dom, ale spokojnie mam 35 tysięcy praktycznie, także... Spoko loko, ja tutaj coś wykminię. Także pewnie w następnym odcinku coś tutaj zobaczycie fajnego, nowego. I pewnie dzieciaki przeskoczą do następnych grup wiekowych. Artur to może nawet już się wyprowadzi, czy coś, nie wiem. Zobaczymy, zobaczymy. Bo tak jak już wspominałam, odcinki z tej serii pojawiają się nieregularnie i ja sobie tak po prostu tutaj pokazuję wam postępy w tej rodzince. Także nie wszystko zawsze tutaj jest pokazane, a czasami jest omówione. I sądzę, że do następnego odcinka to chyba jednak zaadoptujemy jeszcze jakiegoś może pieska, albo jeszcze jednego kociaka. Zobaczymy, zobaczymy. Okej, ale ja sądzę, że na ten odcinek to było wystarczająco dużo. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy w jakim dodatku dochodzą ci kosmici i o co to w ogóle chodziło, jeżeli wiecie. A jak nie, to ja się dowiem po prostu z internetu. Żegnam się z wami, mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia, do usłyszenia w następnych. Cześć!